Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze SnowRunnera, kochani. Jak widać na załączonym obrazku, drugą strefę załatwiliśmy. No i faktycznie był problem, słuchajcie, z tym dźwigiem i z tym wibratorem, z modułem wibracyjnym. Natomiast jak zdjąłem dźwig z DeRego, to i tak, słuchajcie, był problem, ponieważ ten wibrator, moduł wibracyjny cały czas działał, także bardzo źle to wyglądało jadąc po prostu, więc postanowiłem sobie wziąć, a może tego kata, kurczę, nie, przepraszam, to jest Freightliner 114SD, albo 114SD, no i dobra, kochani, będziemy kontynuować naszą tutaj wizytę w tym miejscu, znaczy w tym zadaniu, gorączka złota, tylko czy ja gdzieś tam przejadę tędy? Miejmy nadzieję. Oho. No. Już się zaczynają ciekawe rzeczy dziać. Tak, pojedźmy tam. 1600, 1500. Jak mówię, nie mam pojęcia, gdzie są te punkty. No, go. Jo. A no właśnie, Sławomir pisał dawno temu już, że mówię do tych wszystkich ciężarówek, żeby to AI działało. Może tutaj stój, tutaj w lewo, tu w prawo, tu jedź, tu się zatrzymaj, tu uważaj. Ale nie. Właśnie ja uważam, że pojazdy mają duszę, więc kurczę, to raczej mówię ciężarówkom, że stój. Dobra. 1500, 1700. Moment. To jest ważne miejsce w sumie, bo widzę, że tutaj jak jechaliśmy, nie zmieniało się nic. Więc wydaje mi się, że jeden gdzieś jest tam. Ten pierwszy. Ten trzeci nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że najpierw do trzeciego pojedziemy. 1400, 1800. Nie mam pojęcia, którędy, więc jakby... Jak się nagle... Nie tędy, tu. Jak się nagle zaczniemy oddalać od tego miejsca, to... Będę wiedział. Patrzę ogólnie na trzecią strefę, nie? Sobie tutaj włączę sygnalizatory, tylko no właśnie, czasami działają, czasami nie. Dobra. No tu się specjalnie nie boję, bo bardzo, bardzo dużo ciężarówek tu jest. Dobra, i tu się odda... Nie, dobra, to jest ten dolny, patrzę, kurczę. 1395, 94, ale to jest w centymetrach lecące. Więc wydaje mi się, że w tym momencie tam gdzieś jest, tu jest ten łuk, nie? W sensie... Czyli gdybyśmy my pojechali tędy tu... Tam... Jak mi się wydaje, nie? Tu dookoła, to może by było dobrze. No i jedź. No tu trzeba uważać. No i trochę się spieszę. Natomiast powiem szczerze, że mam... zagwozdkę, bo ostatnio zacząłem się zastanawiać nad tym, czy jednak nie następnym regionem, jaki odwiedzimy, nie będzie Don i te Tatry wszystkie, kurczę, bo to jest też podobno mała taka, znaczy mała, też małe DLC z dwoma mapami, ale no wiadomo, łatwiejsze niż Półwysep Kolski i chodzi o to, żeby te Tatry, które tam można zdobyć, bo z tego co wiem, to można tam zdobyć, czy nie przydadzą nam się właśnie na Półwyspie Kolskim. Bo jak mówiłem, na Półwyspie Kolskim i na Imandrze, czy na Amurze raczej, Imandra to jest w sumie Półwyspu Kolskiego, znaczy, że mam takie założenie, żeby nie używać samochodów z modów. Bo wszystko w jakimś tam stopniu jest zmodyfikowane. Więc tak mi się wydaje. I tu jeszcze jedną ciekawostkę znalazłem, aż wam kurczę pokażę na mapie, bo robiłem część zadanka i ostatnio się tutaj gdzieś skończyliśmy. W każdym razie, tu przy tym wodnym szaleństwie, tutaj, tu jest wieża. którą będziemy dzisiaj prawdopodobnie kończyć. I tutaj z tyłu za tą wieżą jest zjazd, także to jest odsłonięte i tu się jedzie i wyjeżdża się tutaj, także pomiędzy tym, wiecie, sektorem ze spalonym lasem, a właśnie tym innym, no to tu jest taki tajemny przejazd. Znaczy, no można jechać, wiadomo, tędy dookoła, ale wydaje mi się, że tu jest bliżej, tu jest szybciej. Bo tu są już lasy wszędzie, nie? I tu się raczej nie przedostaniemy, chyba że tędy. Więc po prostu koło tej, za tą wieżą jest przejazd tutaj. Albo tędy. Tutaj tak się łączy z tym. Nie? Dobra. Także jeżeli ktoś nie miał tego, a być może chce, znaczy, że nie znalazł, a być może chce skorzystać z tego, no to pokazuję. Pokazuję i objaśniam. Dobra, 1157 i powiem szczerze, że rośnie to, ale... Oba maleją, więc wszystkie te punkty są gdzieś tam. Pytanie, czy mi starczy, kurczę, paliwa. Teraz się nad tym zastanawiam. Znaczy wiadomo, że jedziemy teraz w stronę ciężarówek, które mają gdzieś tam paliwo. Więc powinno być ok, natomiast na wprost się jedzie i tam jest ten zakręt, gdzie się wywaliłem, ale tu zrobili tajny skrót, króciutki taki, też się można wywalić, co prawda, ale dużo mniejsza szansa na to jest. Nie mówię, że oho, nie mówię, że nie ma w ogóle, ale jest. Dobra, 1073, no i spada. Czy ja mam tu jakieś te punkty naprawy? Mam koło zapasowe. Mhm. Dobra. I teraz ja zaryzykuję, jadąc w lewo. 29, 27. Oba maleją, ok. No, trzeba by to wyzwanie zrobić, ale nie tym wozem. Zastanawiam się, czy to nie jest, kurczę, w tym kamieniołomie, ale raczej nie, to jest dużo dalej. 922, 16, 11, 5. Właściwie to jest dobry pomysł w sumie, skoro już tu jestem. Skręcimy sobie tutaj w lewo zaraz, za zakrętem. Tutaj rośnie, słuchajcie, dobra. O, tutaj mamy tego. Jeszcze, co to jest? To jest Dery nasz, tak, to jest Dery, który tutaj przyjechał po tej wpadce z tym. Natomiast my sobie tutaj zjedziemy, bo chciałem się tutaj zatankować, ale widzę, że tak czy inaczej gdzieś na nas to, kurde, kieruje tutaj 800 metrów, więc... Chcę spojrzeć na mapę, bo jechaliśmy tu i tu się w tym momencie zaczęły rosnąć, więc gdzieś, wydaje mi się, że w tym, tu gdzieś musimy jechać, albo gdzieś tam na górę, nie mam pojęcia. To jest koniec mapy, ale tutaj mamy cysternę. Raz, że mamy cysternę, dwa, że mamy naprawcze rzeczy, więc spoko. Dobra, git. Dobra, bo jedziemy tu. Raczej bym chciał wyjechać tu, tu i tu na górę. Nie mam pojęcia gdzie dokładnie, ale... za 35 i rośnie, wiem, ale zaraz będziemy jechać w przeciwną stronę. Zauważyłem w ogóle, że bez AWD często, gęsto, może nie lepiej się jedzie, ale specjalnie różnicy nie ma. Zobaczcie, teraz mam wyłączone i kurde, jedziemy. No wiadomo, jak się zaczniemy gdzieś zapadać czy coś, no to warto, nie? Ale gdzieś tu 713, 10. Jak się z tego błota wyjeżdża, z takiego większego, no to kurczę, zauważyłem, że wyłączając AWD dajemy sobie równie dobrze radę. No. 637. No tutaj dość mocno teraz maleje, dość szybko. No mogę skręcić tam, ale wydaje mi się, że to gdzieś się skurcze po lewej stronie. Jak mówię, nie sprawdzałem na mapranerze, gdzie to jest, no było to bez sensu, ale no tak mi się wydaje, że nie w tamtą stronę, tylko tu 490, tak, zwłaszcza, że maleje cały czas, więc... Tam na górze chyba nie, w sensie koło tego domu chyba nie. 41, 37, no trochę tam. Bo tutaj, znaczy dalej maleje, ale wolniej. Dobra. To 11, 316, patrzcie, jak co 6 metrów, kurde, teraz leci elegancko. Co 5 metrów, dobra, za chwilkę zacznie nam tu pikać. To spada troszkę wolniej, więc wydaje mi się, że do jakiegoś miejsca dojedziemy i trzeba będzie skręcić prawdopodobnie chyba w lewo. O tu, no. Widzicie? Tam, dokładnie tam. Czyli to miejsce jest, kurde, tu. Ale jak tu wjechać? Nie wiem, czy nie kurczę tędy jakoś. Chyba tędy. Tu. No. Tak mi się wydaje, no tak to widzę, nie? Na mapie. Pytanie, czy to ma kurczę sens? No patrzę mniej więcej tak czy inaczej jak twórcy zrobili, nie? Tutaj, tędy. No bo to trochę trzeba w ten sposób patrzeć niestety. Dobra, czy gdzie ja zostawiłem ten ślad? Tutaj, dlaczego go nie widzę? Tutaj na górę. Tak mi się wydaje, że gdzieś tu. W tym miejscu, ale... Dobra. I tu kurczę na spokojnie. To jest dobre miejsce, kurczę, na screenshota. Lubię takie, że tak powiem, skalne motywy. No pytanie, czy to kurde tu, bo... No to zaznaczę... Aha, dobra, jeszcze dalej, 50 metrów, to akurat, no. Myślałem, że to miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest to ostateczne, ale nie. No. Dobrze mówiłem. Git. Kurde. I teraz co? A mógłbym zjechać tutaj. Ale obawiam się, że kurde to się źle skończy. Co nie znaczy, że tego nie zrobię. No. Tak, jadę na wstecznym. Muszę się niestety złapać czegoś tam. Kurde! Teraz momencik. Come on. Nie, nie ten punkt. Ten. Proszę bardzo. Co się stało z tą myszką? To powinno się nam złamać. Mhm. Ale się nie złamało. Ej, come on! Oh, come on, kurde. Naprawdę nie wyjadę stąd. Dobra. I teraz gdzie może być, kurczę, ten ostatni? Wydaje mi się, że pojedziemy sobie... faktycznie chyba tędy. Tu. I tu. I tędy. No tak podejrzewam, że gdzieś w tym rejonie. Nie mam pojęcia, czy tak jest, ale... No ale cóż. Zobaczmy, czy w ogóle w tamtą stronę, jak jedziemy, to będzie mniej czy więcej. Mniej. Ok, czyli faktycznie gdzieś tam. Bo nie spada to, wiecie, tak super 17 litrów na sekundę, aczkolwiek 2, 4, no. Ale powiem, że ten, kurczę, Freightliner bardzo fajny. Bardzo mnie się podobuje. No i to jest, on nie jest z modów żadnego. To jest po prostu w grze. Wstępująca ciężaróweczka. No 3 litry, 2 litry, ale no niestety. No, trochę się wyspniemy na wyciągarce, bo nie chcę, kurczę, wiecie, całego dnia tu spędzić w tym błocie. A jak mówiłem, jak się, kurde, toczy, no to się toczy, nie? A tym Woronem oczywiście dojechałem w tamto miejsce. Dobra, jak wygląda sytuacja? 111, 106. Zobaczcie, no w tym kierunku ogólnie. No i tutaj niby. Cię wychylę trochę bardziej, żebym widział, gdzie jedziemy. No i my musimy jechać. Z tego co pamiętam, tutaj na dół. Tak, tu na dół. Zróbmy to trzecioosobowo, nie dlatego, żebym nie chciał, tylko żebyście widzieli więcej może. Pojechałem tędy i Woronem Gradem i Scoutem. No Woronem z tą przyczepą, także tutaj. Oż, kurde. No się zagapiłem, gdzie mam, kurczę, skręcić, a nie zdążyłem skręcić. Nie wiem co prawda, gdzie się tam dojedzie, wyżej ciutkę, ale droga prowadzi tędy. Aha, no i tutaj mamy opony terenowe, tutaj nie mamy opon błotnych. No i się zaczynają, kurde, te drzewa, kurde, spalone. Takich nie lubię, to jest taka tragedia. One są tak niedopracowane. Po prostu trzeba je omijać z szerokim łukiem najlepiej. Nie to. Nie tu. Tu. No. Tu będzie problem. One się, kurde, one chcą po prostu was zatrzymać. Robicie jeden ruch niefortunny. I po was. Uważnie. Dobra, mam nadzieję, że zaczniemy, kurczę, troszkę szybciej nabierać tej odległości. Nie tu, czemu tu? Tu. Chociaż moment, aż kurczę zobaczę. Chciałbym wejść tu, ustawienia, sterowanie, ręczny, funkcje, profil gracza, bieg. Bieg niski plus, no właśnie. To jest, kurde, puste. Może to bym sobie ustawił. Hmm? Jadymy! Możemy powoli światła, kurde, bo cały dzień. Zeszło nam z tym 500, kurde, 107 metrów, dobra. Ładne spalanie, dobra, troszeczkę szybciej, bo nie ma co. Tu się dymi. A my bez tego, bez AWD-ka tam jechaliśmy. Git. Dobra, 310. I teraz się, kurde, zwiększa. Tam? Kurde. Gdzieś tu? Trochę tak wygląda, powiem szczerze. Pytanie, że to jest 310 metrów. No patrzę właśnie, jak mniej więcej przejechać, nie? No bo to... I to dosłownie teraz zaczęło. 313, tak, w tamtym kierunku. W sensie, że spada dość szybko. No i wydaje mi się, że ten Freightliner z nami zostanie tutaj. Ponieważ tam jest jeszcze jedna misja dla niego. Nie mam pojęcia, czy tu, ale tak trochę wygląda to. No i kurde, nie mam pojęcia, powiem szczerze. W tym miejscu. Bo to jest jeszcze 100 metrów, kurczę. Ale wydaje mi się, że tędy, nie? Bo tutaj widać jakieś ślady w lewo prowadzące i w prawo. Założę, że w lewo. Nie, poważnie, słuchajcie, to nie jest tak, że ja, kurczę, wiem, gdzie są te miejsca. Bo to by było bez sensu. To już bym po prostu jakąś inną może drogą pojechał. Gdybym wiedział. Git, to oznacza, że wciąż jest tu sporo złota. Świetne wieści. Niestety ze względu na niedawną tragedię trudno powiedzieć, kiedy wrócimy do tego tematu. Tak czy siak, oto twoje 12 koła. Kurde. Masakra. Git, dobra. Kochani, no niestety, trzeba się szybko przesiąść. Tylko nie pamiętam, kurczę, gdzie. Mam sporo rzeczy zrobionych. Tu wodne szaleństwo było dotarłe. To są piaski. Tu mamy Chevroleta. Tu mamy Land Rovera z przyczepką. No i pytanie, czy tutaj faktycznie w tym magazynie średnie deski. Zastanawiam się nad tymi średnimi deskami. Dobra. Kochani, mamy tak. Mamy tutaj... Mercedesa, ale tutaj mamy ciebie. Bo Mercedes miał zawieźć nam to tam. Natomiast tą paczką pojedziemy sobie, kochani, do wytwórni tych desek. Pff, hatek. Momento. Połącz się tam. Lecimy. No wyjazd stąd jest dosyć... Znaczy prosty, nie prosty. On jest krótki wyjazd stąd na drogę. Właśnie tędy. Zaraz zobaczymy, czy mi się to powiedzie. O kurde. No puściłem te deski, kurde, z tyłu, żeby stąd wyjechać, bo... Wydaje mi się, że się nie wywrócę. No. Come on. Czyli nie wiem, gdzie to się, kurde, zaczepia. No, na razie pojedziemy sobie na tym wysokim plus na blokadzie dyferencjału. Bo tutaj, gdzie jest ustąp pierwszeństwa znak, na wprost już jest droga, więc asfaltowa w sensie. Więc już powinno być ok. Jak mówię, to jest bardzo zawsze tą ciężarówką jest tak, że jest ultra blisko, kurde, wywrócenia się. Ale nigdy się nią nie wywróciłem. Nie mogę też jechać, kurde, za szybko. Bo mnie przyczepa zacznie wyprzedzać. Więc tak na... w półgazie mam nogę. paliwko, kurde, by się przydało. Nie wiem, czy ta Anka ma. Bo chyba po drugiej stronie nie mam żadnego, kurczę, zbiornika z paliwem. Mm, 170 powinno nam starczyć. Bo na tej mapie mamy krokodyla tam z paliwem, to nawet niedaleko tutaj, tego miejsca. Więc on do Anki sobie przyjedzie i już. Dobra, jakoś tak. Zwłaszcza jak mówię, to daleko nie mamy. Też cały czas asfaltem, więc chyba jakichś problemów nie będzie. No będzie przeszkoda jedynie w postaci tej koparki. Na wprost. Ale poza tym nie powinno być źle. No niestety, to co teraz jedziemy, żadnej misji nam nie wykona. Ale jak mówię, będziemy mieć możliwość stworzenia dwóch chatek. Właściwie, moment. Nie wiem, czy oddać dwie deski, czy jedną deskę. W sensie jedną długą to na pewno. Ale zastanawiam się, czy jedną deskę średnią oddać, czy dwie. Ponieważ jedna chatka tutaj jest. Na tej mapie, ona jest przygotowana. Żeby ją zawieźć. Prawdopodobnie to zrobimy za chwilkę. Ponieważ chciałbym tutaj też parę ciężarówek uwolnić, ponieważ one czekają tam od 3-4 odcinków nawet już na zawiezienie właśnie w to samo miejsce, co teraz jedziemy. No wiem, że kurczę, na rondzie w lewo raczej się nie jeździ, ale mam świadomość tego. Ale no nie mamy czasu specjalnie, żeby objeżdżać to rondo. No kwestia paliwa, nie? Dobra. Teraz musimy się zastanowić, ponieważ chciałbym zobaczyć, to jest wodne szaleństwo, potrzebujemy tutaj chatki, nie potrzebujemy, wodne szaleństwo, potrzebujemy jedną chatkę, to mamy jedną chatkę tutaj, na tym, w tym miejscu ogólnie, na tej mapie, już przygotowaną, ale chciałbym zobaczyć, czy wieża ciśnień, tutaj drugą chatkę potrzebujemy, ok. I wieżę ciśnień numer 2 już zrobiliśmy i ona była tutaj, czyli dwie chatki. Dwie chatki. Pytanie, ile mamy tu w magazynie średnie deski? Nie mamy. Mamy jedną chatkę, czyli jedne średnie deski na pewno musimy tutaj zostawić. Mhm. A jedne średnie deski. No właśnie, nie mamy metalowych belek, ale to za moment. No i teraz właśnie się zastanawiam, czy to nie potrzebuję, ale i tak będę chatkę musiał wytworzyć na drugą mapę prawdopodobnie i to też sobie chcę sprawdzić teraz, bo tam jedna chatka jest, w tym magazynie, bo są tak, wodne szaleństwa, tu jest jedna chatka. Tu jest druga potrzebna, czyli dwie. Dwie, ale to były dwie z zadań, a nie z kontraktów. Już patrzę, czyli tam dwie. Dobra. Ok. Czyli tutaj dobrze zrobiłem. W sensie oddajemy tę drugą deskę. I tu mam nadzieję... Tak. I długą deskę. Git. No i właśnie, mamy dwie średnie deski. Natomiast, żeby stworzyć materiały eksploatacyjne, potrzebujemy dwóch. I też metalowe relki, metalowe belki, tak jak mówiłem. Dobra, git. To ty, mój miły, dzień ci, na razie. Kochani, przeniesiemy się szybciutko. O, tu mamy co? Małe rury, deski, jakby serwisowe części zamienne prawdopodobnie weźmiemy na tamtą mapę stąd. No to paliwo wiemy, ale no właśnie, bo ja mam niezaznaczone, nie to, co powinienem mieć. I tu, kochani, jest przygotowany International z dwoma rolkami. On miał jeszcze przyczepę, ale ta przyczepa poszła gdzie indziej, także nie pytajcie. Tutaj były różne dziwne rzeczy i musiałem to jakby zgrać ze wszystkim. Także zrobimy sobie taki małą jazdę w to samo miejsce, co przed chwilą widzieliście, ale z różnych miejsc. Tutaj na początku właśnie tym Paystarem, który ma rolki na grzbiecie. Jak mówię, on miał tutaj jeszcze jedną rolkę, ale ta rolka... moment, bo... Jadę nie tam, gdzie powinienem. Po nocy. Tylko tu. Jest trochę lżej. To na pewno, niż tam jak jechałem wcześniej. No i to jest, kurde, ładny klakson. Łoż ty! On mi nie zgasł. Cicho. Jak on mi nie zgasł, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy się rolki trzymają. Chyba tak. O, masakra. No, widziałem, że było słychać, kurde, ten motor. Wiosna się, kurczę. Wiosna nadchodzi, więc wychodzą motocykliści. No i tu są rolki metalowe. Jak widzieliście, do tych części zamiennych. Drugie deski, rolki i metalowe belki. To jest potrzebne. No, muszę z przodu trochę patrzeć, bo się wywalę zaraz. A tu zaraz dojedziemy do magazynu. Jeżeli dobrze pamiętam tę drogę. Czy to jest ta droga? Tak, tam jest magazyn, no. No już powoli, kurczę, jak mówię, zapamiętuję te drogi, chociaż, kurczę, powiem szczerze, dużo nam nie zostało. Jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach, brakuje mi chyba dwóch misji. Właściwie nie, już w tym momencie jednego pojazdu, żeby zrobić praktycznie wszystko. Bo kwestia jest tego, że mam do zrobienia jeszcze jedną rzecz, którą, kurczę, się waham. Czy zrobić samemu, czy z wami. No wiadomo, że pokażę, nie, o co chodzi. Ale jest kwestia przewiezienia 4 spalonych kłód. No i mam zestaw do przewiezienia 2. I po prostu... No raczej to chyba przewiozę sobie te pierwsze 2. A te ostatnie 2, no to już z wami, nie? A tędy jest przejazd w ogóle, tam gdzie jedziemy. To uważaj, bo ci, kurde, można łatwo wywalić. Ja tu się chyba ze 3 razy wywaliłem na tym rondzie, bo za mocno skręciłem na pełnej prędkości. Znajdzie się tu troszeczkę miejsca dla zagubionego wędrowca. Tak. What? Czyli wywaliłem się jednak. Dobra. Wyjedźmy stąd, bo jak mówię, tutaj będzie jeszcze jeden pojazd. Zaparkuję w poprzek, no ale trudno. Czy ja zmienię tam na tamten? Tak. Dobra, i teraz, kochani, to był szybka akcja, nie Paystar. Ty, mój miły. Ty albo... Nie, dobra, zakończymy sobie jedną rzecz, tylko myślę, że sobie przeskoczymy do 6 rano i ja tu mam... Kodiaka? Nie, to nie jest Kodiak. To jest nasz, kurczę, niesamowity Woron, który, jak widać, ma te rzeczy. Jak mówiłem, że jest na tej mapie metalowa chatka, nie? No. Tak. Nie rób. Nie skacz. Więc właśnie. I teraz trzeba będzie szybciutko. Prawdopodobnie chyba tędy przejedziemy sobie tu. Przejedziemy sobie tu. Tu. Prawdopodobnie się tu zahaczymy i na górę i do wieży ciśnień w naprawie. A to tu jest wieża ciśnień w naprawie. Dobra, czyli ja się pomyliłem, czyli nie tędy. Nie tędy droga w ogóle. Okej. My musimy jechać tam. Mamy chatkę metalowe rolki razy 2. To moment, bo wydaje mi się, że tu byłem na wodnym szaleństwie. Coś... Tak, chatka, metalowe rolki. Dobra, więc wiedziałem podświadomie, gdzie mam jechać. Którędy, więc tutaj było dobrze. Tu, tędy, tu. Tu być może zatankujemy. No i tu już dziutko. Dobra, Woron, jedziesz. Jak mówię, tego Worona też chciałbym troszeczkę uwolnić. Znaczy, nie to, że go potrzebuję jakoś specjalnie. Bo raczej nie, natomiast ta metalowa chatka. Tamta chatka będzie nam potrzebna. Jeszcze. No i właśnie, i tutaj Trzeba ultra uważać. Tak, ja puściłem tę rolkę, żeby się móc złapać w razie czego. No to tam dużo kurczę nie zostało. No i właśnie między innymi na tym Paystarze, którym przed chwilą jechaliśmy, była przyczepka. I na tej przyczepce właśnie ta rolka, którą mamy teraz na chatce. No i to jest, kurde, to jest niebezpieczeństwo. To przed nami. Zobaczcie, że one się w ogóle nie chcą giąć. Nie, ja je popycham po prostu i się nie da. I nie przejedziecie tędy w ogóle. W sensie... Nie da się ich po prostu siłą popchnąć, nie? O, dobra, jakoś się złamało. Co się bardzo rzadko zdarza. Drugi raz mi się chyba dopiero złamał ten. Jest kurczybyk, gałązka. No, muszę tu uważać, bo kurczę. Ten Woron jest fajny, ale też można się nim gibnąć śmiało. Jak mamy kurde chatkę na plecach plus jeszcze rolkę, to już w ogóle nie jest to problem, żeby się gibnąć. Dobra, chyba najgorszy za nami. To nie mówię hop, wiadomo. Ale widzę, że chyba nie będę musiał brać tej paliwa. Mało tego, wydaje mi się, że zostawię kurde paliwo. O, tędy będziemy jeszcze chyba jechać. Nie wiem dokładnie jak z tą chatką, kurczę, tam wiecie, z kontraktową, bo tam chatkę trzeba, metalowe rolki i coś. Ja wiem, że mi to spadło, zaraz naprawię. Bo jak będę, kurczę, w jakimś miejscu sensowniejszym. A tu gdzieś... Nie, nie tak. No bo dużo metrów nie zostało, jak widać. A raczej tego Worona scholuję, więc po prostu zostawię sobie tam paliwo. No wiem, że powinienem nie holować go i wiecie, nie żeby to był jakiś realizm, ale raczej go już nie będę potrzebował. No i tu jest, kurde, nasze błoto. Ulubione, ale trzeba niestety uważać. Z tego co kojarzę, to za tym błotem... tak, po prawej stronie będzie ok. Mamy chatkę? Tak. Znaczy tą rolkę. Zastanawiam się, co my tu mamy za antenę, kurde, z przodu. Czy to rozwalone coś jest? Te wąsy takie, nie? Z pierwszej perspektywy i widać, no, te wystające dwa. Dobra. Teraz tylko, żeby się nie przygibnąć, bo w pobliżu nie mam żadnej ciężarówki. Znaczy w sumie mam. W sumie mam, trochę mam. Dobra. Chatka jest. Git. To puść. Git. Dzieny. To git. No i tyle. Okej. 4500. No i właśnie, zobaczmy, czy tu mamy faktycznie wodę, ale wątpię. Zarządzanie wodą. Widzicie, wieża ciśnień 0 na 350, więc te są raczej puste po prostu i można sobie tutaj przywieźć wodę. No i taką wodę przywiezioną mam w tym miejscu. Tu jest pełna cysterna. To jest chyba naprawione. To nie mam pojęcia. Chyba nie. I to jest naprawione, bo widać czerwone, nie? Tak mi się wydaje. To jest białe. I to jest białe, czyli to jest chyba też nie naprawione, tak? Wodne szaleństwo 4. Wieży ciśnień w magazynie. Tu. A tu. Dobra. Znaczy, zobaczcie, że tutaj to jest ta kopuła obok, nie? My tu jesteśmy, kopuła jest na górze. Tu jest kopuła też na górze, tylko... Czy to jest naprawione? Bo to jest ta wieża ciśnień w naprawie. No dobra, natomiast tu, kochani, jak się przejdziemy szybko, to mamy... no właśnie. A to tędy trzeba będzie wziąć. No dobra. I tu, kochani, jak widać, mamy nasz wóz. Który to wóz? Jest to Ural Next. Oczywiście jest to pod Worona zrobione. Fajnie, że modder faktycznie to wrzucił. Można sobie ten napis usunąć. Tak samo jest na kierownicy. Też jest Woron i też można go stąd usunąć. I muszę powiedzieć, że model jest bardzo fajnie zrobiony. I następną misję, jaką będziemy robić, no to właśnie będziemy zabierać to złoto wreszcie, kurczę, stąd. Tutaj mam miejsca na 6. Także przyjedziemy sobie, znaczy tu sobie zabierzemy stąd 3. Musimy to sobie dać na poważną sprawę. Dajmy start do magazynu przy stacji kolejowej. Prawdopodobnie tu przyjedziemy i albo właśnie może temu Woronowi damy, bo jest ogólnie 8. Ja mam 6 i tutaj są 2, więc raczej go nie będę raczej go nie będę zawierał. Więc prawdopodobnie gdzieś przyjadę. Przyjadę dworonem tu, wezmę sobie 2 złota. Szybko to zawiozę tu. No i my po prostu, to sobie zrobię, to przed chwilą co powiedziałem, zrobię sobie poza odcinkiem. Natomiast my pojedziemy, weźmiemy te 3 i weźmiemy te 3. Stąd 3. Akurat mamy 6 miejsc, no i sobie pojedziemy normalnie tu i oddamy. Wtedy będziemy mieć przeprowadzoną ewakuację, co jest, jak rozumiem, właśnie drugie zadanie. I tyle. No. Kurde, no ten Don mnie tutaj kusi. Poważnie. Ale zobaczymy. Dobra, kochani, póki co tyle w tym odcinku. Tu coś jakiś ten chodzi? Nie. Także to opakowanie będzie w następnym odcinku. Myślę, że damy radę. Nie wiem, raczej padem będę nakładał to wszystko, ale już jechać będziemy na kierownicy. Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście ocencie proszę film i do zobaczenia.